Wiesz, ja znałem Adama Zamojskiego książki, zanim były wydawane w Polsce chyba. To było tak, że przeczytałem świetną książkę jego biografię Stanisława Augusta, która zdaje się po polsku nie została wydana. Więc zapamiętałem tytuł, zapamiętałem, że Adam Zamojski, nazwisko trudno zapomnieć, prawda? No i lecę do Nowego Jorku, muszę się zatrzymać na Heathrow w Londynie i się zatrzymuję. Mam przerwę dwu czy trzy godzinną, nudzę się potwornie. Nagle widzę na stoisku wydanie takie paperback, rok 1812. Adam Zamojski. Więc wziąłem tę książkę, wsiadłem do samolotu i zaczynam czytać i doznaję olśnienia. Bo czytam wielką, wielką epopeję. Powiedziałbym, że w niektórych fragmentach ta epopeja staje się, zrównuje się z Wojną i Pokojem Lwa Tołstoja. Nie przesadzam, naprawdę. No, dwa dni potem wracam do Londynu i czekam na samolot do Warszawy. Ale już książkę mam przeczytaną. Jestem zachwycony. Nie tylko jego talentami autorskimi, ale faktem, że nagle oto brytyjski, czy też anglosaski czytelnik dowiaduje się o drugiej stronie, o stronie napoleońskiej w tej wojnie. Ich wiedza była niezbyt wielka i nagle się dowiadują od Fredry, od Aleksandra Fredry, na którego się powołuje Adam Zamojski, że istniał Fredro, że Fredro, wielki polski pisarz, dramatopisarz, przeżył tę wojnę w sposób straszny, najpierw w wielkiej nadziei, a potem w przerażeniu gatunkiem ludzkim. I pod wielkim wrażeniem będąc, znowu krążę, tym razem nudząc się, bo nowej książki już nie kupowałem. No i nudząc się na Heathrow po oczekiwaniu na samolot do Warszawy, tak krążę sobie między stoiskami, oglądam piękne zegarki i nagle widzę Adam Zamojski, jak żywy, idzie przez tłum, więc podchodzę do niego, zastanawiając się, czy wypada, czy należy, czy nie będę natrętem. Podchodzę do niego, mówię, przepraszam, czy pan Adam Zamojski? On mówi, tak się zdziwił. Ja mówię, chciałbym panu pogratulować wspaniałej książki. On mówi, a dlaczego? No to powiedziałem mu to, co przed chwilą ci powiedziałem do kamery. No i w ten sposób zakolegowaliśmy się. Od tej pory czytam książki Adama z takim, jakby tu powiedzieć, koleżeńskim nachyleniem, że jest sympatycznym. I coraz bardziej go podziwiam, bo te książki są fantastyczne. Te, które dotyczą XIX wieku, a więc Kongres Wiedeński, no i to Holy Madness, Święte Szaleństwo. Jego książką o polskich pilotach, jego książką o wojnie 1920 roku. No i wracam nieustannie, muszę przyznać, do napisanej przez niego biografii Stanisława Augusta. Żałuję, że nie wyszła chyba po polsku, a warto by ją chyba wydać. No i to wszystko, co o Adamie Zamojskim chciałbym teraz powiedzieć.